dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Metatron, Holistycznym Centrum Zdrowia i Naturalnych Terapii. Nazywam się Grażyna Felińska. Tematem dzisiejszego spotkania będzie wykład Wpływ emocji na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Poprowadzi go Urszula Sarnecka, która jest specjalistką od medycyny chińskiej, biologii totalnej i psychologii nowoczesnej. Tak naprawdę propaguje zdrowy styl życia, medycynę ekologiczną. Urszula poprowadzi ten wykład, żebyśmy mogli poznać, jak bardzo ma wpływ na nasze zdrowie na poziomie i psychiki, i naszej fizyczności emocja. Proszę, Urszula. Proszę. Serdecznie. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Tak, drodzy Państwo, witam dzisiejszy piękny dzień na wykładzie właśnie, tak jak Grażynka powiedziała, właśnie jak wpływają emocje na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Drodzy Państwo, i właśnie ja, Urszula, która zgłębiam od 12 lat wiedzę medycyny chińskiej. Jest to moja pasja, drodzy Państwo. I tym bardziej bardzo się cieszę, że mogę o tym mówić, bo niedawno ONZ zaakceptowało medycynę chińską jako nauka. Drodzy Państwo, wiele lat było przekonanie, medycyna chińska, wiedza wschodu, o co chodzi? Stara wiedza, jakaś magia? I drodzy Państwo, 12 lat temu odzyskałam zdrowie, właśnie fizyczne i psychiczne, dzięki zgłębianiu tej wiedzy. A następnie doszkoliłam się jako szkoleniowiec, jako osoba, która prowadzi wykłady i prowadzę zajęcia właśnie dla różnych grup wiekowych, dla dzieci, dla dorosłych, dla rodziców, dla wszystkich gotowych zharmonizować swoje życie. I dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym, jak zharmonizować emocje, jak je w ogóle poznać, jak w naszym ciele się umiejscowiają, skąd się biorą, czemu się biorą, czy nam są potrzebne, czy niepotrzebne. I wierzę, drodzy Państwo, że wyjdziecie z bardzo praktyczną wiedzą, jak zatrzymać się, jak przyjrzeć się swoim emocjom, jak poczuć wprawdzie emocje, drodzy Państwo. I tak przed nami cudne popołudnie. Do dzieła. Drodzy Państwo, słowo emocja. Jak napiszemy, zobaczcie, drodzy Państwo, E, moc, ja. Czy widzicie coś szczególnego w tym słowie? Moc, ja. To jest moja moc, moja emocja. Państwa emocja to jest Państwa moc. I to, jakie są emocje, jak kształtują się, wpływa na naszą moc. I jak z nimi, drodzy Państwo, tak naprawdę zarządzamy. I swego czasu trafiłam na wiedzę, że dorosłość jest to zarządzanie emocjami. Że dorosły człowiek to jest ten, który potrafi zarządzić emocją. Potrafi ją zdiagnozować wprawdzie. I to jest, drodzy Państwo, pokora. Słowo, które w naszym świecie często jest źle rozumiane. To znaczy, że jestem taka ugrzeczniona, taka mam być podporządkowana. Drodzy Państwo, co znaczy pokora? Świadomość swoich mocnych i słabych stron. I dzisiaj będziemy właśnie zgłębiać tą wiedzę w kwestii mocnych i słabych stron w naszych emocjach. Bo każdy ma moc i niestety słabość, cień. Żeby zobaczyć w prawdzie, że mamy w sobie też słabości. I to jest wielka pokora, że przyznaję się przed sobą, mam słabość. To znaczy wpuszczam światło. Wpuszczam światło, to znaczy mogę to uzdrowić, zharmonizować, ulepszyć swoje życie. Drodzy Państwo, bo mówi się, zmieniamy swoje życie, zmieniamy swoje, po prostu zmiana. Tak, drodzy Państwo, a ktoś mi powiedział, że robimy szkolenia, ktoś robi i nie ma efektów. Bo drodzy Państwo, bo dopóki przychodzimy zmieniać siebie, to powstaje w nas lęk, jedna z tych trudniejszych emocji. A ulepszenie, drodzy Państwo, życia daje szansę wyjść i coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli ktoś podchodzi, że przyszedł zmienić swoje życie tutaj, to, drodzy Państwo, nasze ciało, nasze ego może nam nie pozwolić. Musimy być bardzo świadomi, żeby wejść w proces zmiany. Dlatego słowo ulepszenie, właśnie ta współczesna
psychologia, świadomość słów, świadomość znaczenia, drodzy Państwo. I ta świadomość właśnie, że ja mam świadomość, że ulepszam swoje życie. I wtedy moje ciało daje mi na to przyzwolenie. Kiedy mówię zmieniam, często powstaje napięcie, tak zwana strefa komfortu, drodzy Państwo. Żyjemy w świecie, drodzy Państwo, że jesteśmy w strefie komfortu. Jest takie powiedzenie, że człowiek siedzi w swoim świecie i chciałby coś mieć lepiej, chce zmienić, ale lęk, już wiecie, powstaje, bo jest potrzeba zmiany. I co się dzieje? I często chciałby coś zrobić. I co robi? Często, niestety, bardzo mało, bardzo niewiele. I drodzy Państwo, to niewiele. I mówi się, że tak idzie, tak para ludzi i widzą psa, który wyje. I tak ktoś pyta, a czemu ten pies wyje? No siedzi na gwoździu, to nie może z niego zejść. I my, drodzy Państwo, bardzo często jesteśmy niestety takim psem na gwoździu. Straszne, drodzy Państwo, bo boimy się, bo strefa komfortu, bo słowo zmiana mogło nas blokować. Ale już dzisiaj wiemy, ulepszamy swoje życie, wychodzimy ze strefy komfortu, poznajemy nasze emocje i świadomie nie zarządzamy. Świadomie zarządzamy swoją mocą. I drodzy Państwo, Hipokrates twierdził, że emocje mieszkają w naszym mózgu. Darwin, no, powiedział, że to jest głębiej. I tak naprawdę, drodzy Państwo, mówi się, że różne części mózgu, płat czołowy, że w jakiś sposób są związane z emocjami. I tak naprawdę, drodzy Państwo, według mojego podejścia, jakiego podchodzę, cały nasz mózg i różne obszary są poruszane, kiedy chodzi o emocje. Że jest tak dużo różnych opisów, bo jak jest taka emocja, to ta część mózgu. Jak ta emocja, to część mózgu. Bo, drodzy Państwo, bo według medycyny chińskiej jesteśmy całością. Każdy nasz organ jest połączony z jakąś emocją i ma swoje odbicie w mózgu. To wiecie, prawda? Że co jest w mózgu? To są nasze organy. A ktoś powiedział nawet, że nasze jelita wyglądają podobnie jak ściśnięty mózg. Tylko, że tu jest ściśnięty. I wszystko, co się dzieje w układzie trawiennym, dzieje się w naszej głowie. Bo mówi się, co jest ważniejsze, mózg czy jelita, drodzy Państwo? Co jest ważniejsze? Prawda? Czy stan mózgu, czy stan jelit? Czy można to rozdzielić? Niestety nie. Według mnie nie. I według wiedzy medycyny chińskiej nie możemy tego rozdzielić, bo jeżeli rozdzielimy, aha, to sam mózg bez jelit nie będzie żył, jelita bez mózgu też nie. Jakby jesteśmy całością, drodzy Państwo. Jesteśmy fabryką, który jest zarządca, tak zarządca właśnie mózg, ale zarządca fabryki zależy od pracowników. Jeżeli zarządca dobrze zarządza fabryką, to tak będzie funkcjonowała fabryka. A jeżeli mózg zarządca ma takich pracowników, którzy niekoniecznie dobrze pracują, to tak wygląda fabryka, całokształt właściciela, który jest denerwowany, który jest wściekły. I jest takie, drodzy Państwo, podejście, które mówi właśnie, że jeżeli nasz właściciel, nasz mózg nie chwali swoich pracowników za to, że tak pracują, że robią ile mogą, nie doceniają, to jak pracownicy pracują niedocenieni? Słabo pracują, prawda? Słabo pracują, stają się niedocenieni, bo nie są emocjonalnie docenieni. I jak się dzieje, drodzy Państwo, jeżeli nasz brzuszek jest niedoceniony, to myślicie, będzie malał czy będzie rósł? Rósł. Dokładnie tak, będzie rósł. Aha, bo szef mnie nie zauważa, to muszę być większy, żebym nie zauważył. Ale z czasem taki pracownik już nie ma siły zwracać na siebie uwagę. Co, oczywiście w cudzysłowie pracownik. I co się dzieje? Idę na chorobowe. I tak jest w naszym ciele. Drodzy Państwo, jeżeli nie kochamy własnego ciała, nie wysyłamy dobrych emocji do naszego ciała, to zaczynamy chorować. Wtedy to nasze nieświadome zarządzanie, a tak naprawdę brak zarządzania emocjami w ciele, powoduje, że nasze organy zaczynają chorować. I drodzy Państwo, powiem Wam coś niesamowitego, że doszłam do tego sama. Bo swego czasu, drodzy Państwo, bardzo narzekałam, że mam krzywe nogi. Bo ktoś mi powiedział, że mam takie nogi, że nie powinnam chodzić w spódniczkach.
No i nie chodziłam. I bardzo narzekałam, że jestem pokrzywdzona jako nastolatka, że dziewczyny mają proste nogi, że im się złączają tam, gdzie trzeba, te wszystkie po prostu standardy, które były. I drodzy Państwo, i co, zaczęły mi się psuć nogi. W wieku 20 lat nie mogłam uklęknąć nawet, tak nie mogłam kucnąć, bo urosła mi dodatkowa kość nad kolanem. I musiałam mieć operację. I wtedy... I to było jedno. A druga kwestia, drodzy Państwo, miałam bardzo krzywe zęby. I bardzo się złościłam na zęby. Bardzo, drodzy Państwo. Ja mówię, że jestem taka pokrzywdzona przez los i zaczęły się psuć. Zaczęły się ścierać, musiałam założyć aparat, bo miałam taką wadę, której nie chcieli leczyć, bo miałam... I wtedy wysunęłam wniosek, Ula, na co się złościsz, to ci choruje. I szybciutko przestałam się złościć na nogi, przestałam się złościć na zęby i proszę mi wierzyć, jak zdjęłam aparat, później tak wyleczone zostały zęby, przestały się psuć. To, co już były wcześniej. I jak doszłam do tego w praktyce. Dlatego, drodzy Państwo, przyjrzyjcie się sobie, jakie emocje wysyłacie do swojego ciała. Czy lubicie swój nosek? Czy lubicie swoje uszka? Czy lubicie każdą część swojego ciała? Bo mówi się, że jeżeli nie kochamy siebie, drodzy Państwo, zaczynamy chorować. Dalej, możemy kochać siebie, ale nie lubić siebie. Jeżeli ktoś nie lubi siebie, drodzy Państwo, to niestety chorobę tarczycy. Jeżeli ktoś nie lubi siebie, bo ma wgrane programy emocjonalne z przeszłości, bo dorośli powiedzieli, że nie będę cię lubić, bo nie dostałaś piątki. Niestety dzieci bywa, że tak mają. I drodzy Państwo, bierze się to, słuchajcie, z naszego systemu edukacji, że albo buduje nas się nagrodą, albo karą. A gdzie jest wychowanie? I jakoś tam będzie. I drodzy Państwo, pozytywna dyscyplina mówi o tym, o zachęcie dziecka. A w naszym świecie jesteśmy tak wychowani, że czekamy w kółko na nagrodę. W kółko na nagrodę. Ile można nas chwalić? W sensie, że nasze ciało domaga się chwalenia, w pracy domaga się chwalenia, a chodzi tak naprawdę o zobaczenie w prawdzie i docenienie. Ale nie napięcie, że trzeba pochwalić. Bo nasze ciało jest tak przyzwyczajone, pochwal, pochwal, pochwal. A mamy w prawdzie zobaczyć, aha, mam zadbać o ciało i nie złościć się na nie, że jest takie czy inne, tylko coś zrobić, żeby było tak, jak bym chciała. Zarządzić w głowie, drodzy Państwo. Zarządzamy naszymi emocjami świadomie, widząc w prawdzie. Teraz, drodzy Państwo, można by opowiadać o całym naszym ciele, co znaczą dane części ciała. I drodzy Państwo, każda część ciała ma informację, jaka to emocja, jeżeli zaczyna wchodzić w dysharmonię. Powiem o takich ogólnych, drodzy Państwo, takich podstawowych, które najczęściej ludziom doskwierają. Kiedy mamy, drodzy Państwo, skrzywiony kręgosłup. Bardzo często ludzie mają. I dopóki, drodzy Państwo, świadomie nie odblokujemy emocji, wszystkie rehabilitacje pomagają na jakiś czas. I dobrze, że są, że ludzie chodzą i dbają z poziomu fizycznego. Ale, drodzy Państwo, totalna biologia mówi uzdrawianie przez świadomość, że dopóki nie odpuścimy emocji, to to napięcie w ciele, w tej części ciała jest. I, drodzy Państwo, szyja, która związana też jest z tarczycą. Co to jest szyja, drodzy Państwo? Jest to brak elastyczności w życiu. I mówi się tak, że im kobieta ma dłuższą szyję, tym bardziej elastyczna w życiu. Dlatego być może w niektórych kulturach zakładają te obrączki na szyję, żeby mieć dłuższą szyję. I teraz, i drodzy Państwo, i to był mój dramat życiowy kolejny. Też miałam zakodowane, że mam długą szyję jak żyrafa. Nikt mi nie powiedział wcześniej, że to ładnie. I ciągle, że także brzydko wychodzę na zdjęciach i chciałam, żeby mi skracać tą szyję autentycznie. Widzicie, jak programy z dzieciństwa osób dorosłych na dziecko mogło spowodować, że mam długą szyję jak żyrafa. A dzisiaj to wiem, o jak dobrze. Całe szczęście, że jest długa, to jest jakby łatwiej być takiemu człowiekowi elastycznym. I też, drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma dużo w sobie takiej złości, bez kija nie podchodź do mnie, też napięcie w szyi. Teraz, aha, jeżeli widzimy, że zaczyna nam coś się dziać z kręgosłupem szyjnym, zapytać siebie, aha, czy mam brak elastyczności, czy mam tą złość, że bez kija nie podchodź do mnie? Wprawdzie zobaczyć, puścić światło, aha, i zapytać siebie. I czasami samo uświadomienie powoduje, że napięcie spada, ale już zostały deformacje. Dlatego, drodzy Państwo, tak nie tylko emocje, ale trzeba fizycznie zadbać o to, żeby usprawnić ten szyjny kręgosłup poprzez rehabilitację, masaże, czy zabiegi bańką chińską, czy suplementacją wapniem, żeby wzmocnić. Bo bywa, że ludzie biorą się tylko za emocje, a ciało fizyczne, ale już zostało zdegenerowane przez lata, braku wiedzy.
drodzy Państwo, bo każdy z nas ma jakiś poziom wiedzy. I jaki ma poziom wiedzy, tak funkcjonuje. I wtedy po prostu, kiedy zdobywamy wiedzę, możemy sobie nasze życie harmonizować. To idąc dalej, drodzy Państwo, kiedy kręgosłup piersiowy, to są emocje związane, drodzy Państwo, ze smutkiem. Smutek, płuca, człowiek jest zgarbiony, jest smutny. Jest smutny, jak zgarbiony jest smutny, źle oddycha. Kwestia depresji, drodzy Państwo, ludzie często w depresji są zgarbieni i smutni. I dopóki nie rozprostujemy się, drodzy Państwo, dopóki nie dotlenimy naszego organizmu, no właśnie, to wszelka praca psychologiczna jest ważna i potrzebna. Leczenie farmakologiczne też bywa potrzebne, jak już jest bardzo źle, ale dopóki świadomie nie wyprostujemy pleców i pokażę Wam, drodzy Państwo, dzisiaj ćwiczenie, które jest moim odkryciem życia z medycyny chińskiej, gdzie też ten smutek jest związany z zamartwianiem się ze śledzioną. I żeby wspomóc śledzionę raz, żeby lepiej pracowała, a śledziona to jest intelekt, to są nasze usta. I drodzy Państwo, jak spojrzycie na dziecko, które, czy na człowieka, który jest zaburzony psychicznie, intelektualnie, ma otwarte usta, nie zamyka ust. Intelekt nie pracuje prawidłowo. Bardzo ważna informacja. Kiedy to wiemy, aha, bo czasami chciałoby się, żeby dziecko inaczej robiło, ale jeżeli usta się nie zamykają, to znaczy, że intelekt trzeba ratować. To znaczy śledzione, żołądek i trzustkę, bo to są trzy organy współpracujące. I drodzy Państwo, i co się dzieje? Jeżeli człowiek jest zgarbiony, smutny, zamartwia się i ma otwartą buzię, to się nie wyprostuje. Wierzcie mi. Szukałam wiele lat tej odpowiedzi i znalazłam w takiej starej książce z medycyny chińskiej i pokażę Wam, drodzy Państwo. Będziecie chcieli później przećwiczyć to też. Podpowiem, jak to dokładnie zrobić. Co robimy, drodzy Państwo? Świadomie zamykamy usta. Bardzo ważnie. Możecie zrobić to też na siedząco. Świadomie zamykamy usta. Ściągamy łopatki, ściągamy pośladki, jak stoimy, bo siedząc, i język do podniebienia. Ale usta muszą być zamknięte. Czujecie, jak mięśnie się prostują? Powstaje totalne jakby wsparcie dla nas, żeby się wyprostować, kiedy zamknięte mamy usta i język do podniebienia. I odpocząć. I za chwilkę sobie przypomnieć. Warto też po prostu w miarę możliwości przypominać sobie, czy na siedząco, czy na stojąco, dosłownie chwilkę zrobić sobie, oczywiście oddychać przez nos, żeby wspomóc, bo ten obieg zamyka śledzionę. A drodzy Państwo, śledziona to jest też nerwica natręstw. Bardzo dużo ludzi choruje na nerwicę natręstw. Bardzo dużo, wiecie co to jest nerwica natręstw, mam nadzieję. To jest z tego filmu, wiele osób oglądało Dzień Świra z Markiem Kondratem, prawda? To jest człowiek z nerwicą natręstw. I w naszej kulturze bardzo dużo ludzi ma taką dolegliwość. Znam przypadki, gdzie ktoś ratował muchę, ktoś kółko myje ręce, ktoś 5 razy sprawdza drzwi. Jakby jest w takim emocjonalnym napięciu, bo musi coś robić natrętnego. A to jest śledziona. Dopóki nie wzmocnimy śledziony, co byśmy nie robili, to napięcie emocjonalne jest. I kwestia naszego wyprostowania się związana jest ze śledzioną. Idąc dalej, drodzy Państwo, kręgosłup lędźwiowy. Bardzo często, bardzo wiele osób ma takie dolegliwości. I drodzy Państwo, emocje związane z kręgosłupem lędźwiowym to jest lęk, bardzo często o finanse, kwestie po prostu napięcia takiego, jesteśmy napięci, boimy się czegoś. I drodzy Państwo, i druga emocja to jest ja wiem lepiej. I teraz, jeżeli ktoś ma postawę ja wiem lepiej, niestety dużo osób starszych ma taką, ma być tak, tak i tak, ma leżeć w tym miejscu. Niestety już nie może wstać z krzesła. Rządzi językiem, brzydko mówiąc, bo to napięcie w ciele powoduje, że nie może wstać, bo ma tak napięty kręgosłup lędźwiowy, bo nie wie, że ma wprawdzie zobaczyć siebie, że aha, jestem zbyt spięta. Tak wydaje komunikaty, które są nieprzyjemne dla otoczenia. Ale to mechanizmy obronne tej osoby nie pozwalają zobaczyć. Bo nie ma, drodzy Państwo, złych ludzi. Są ludzie tylko tacy, którzy są świadomi swoich mechanizmów i pracują nad nimi, albo ludzie, którzy nie mają świadomości. I mechanizmy obronne ego. Moja ukochana wiedza, którą tutaj w Metatronie też już kolejny raz będę prowadziła szkolenie, żeby przepracować
w sobie mechanizmy obronne. I często taka osoba starsza, która jest cudownym człowiekiem, ale ma tyle napięcia w sobie, ja wiem lepiej. I jeszcze, drodzy Państwo, w pewnym wieku kobiety jak przekwitają, następuje, co się dzieje, spadek hormonów żeńskich i wchodzi kobieta nieświadomie w stan, ja wiem lepiej. I mimo, że całe życie była kochana, taka delikatna, to poprzez spadek hormonalny następuje napięcie, to nieświadome. I dopóki świadomie nie będziemy nad sobą pracować i dobrze się odżywiać, żeby balansować to, to niestety relacje ludzkie zostają zaburzone w rodzinach i taka osoba ma trudności. Bo drodzy Państwo, bo emocja pomaga nam komunikować się w świecie. Emocja, drodzy Państwo, pomaga nam w komunikacji interpersonalnej. To jest po prostu, na bazie emocji odbieramy świat. Jeżeli tak czujemy tą spiętą babcię, czy spiętą osobę, czy kogokolwiek, kto jest spięty, czujemy i w relacji, po prostu wchodzimy w określoną postawę. I to nieświadomie, drodzy Państwo. Kiedy wchodzimy do domu, gdzie są złe emocje, czujemy, prawda? Czujemy, po prostu wiemy, że w tym domu jest nieprzyjemnie. I czujemy to, nikt nie powiedział. Tak będziemy mogli się pokłócić, jak my wchodzimy, jest, wszyscy są uśmiechnięci, ale my czujemy tą atmosferę, to co się zadziało. Nieświadomie. Dlatego emocje pomagają nam w komunikacji interpersonalnej w ogóle wszędzie. Bo to jest jakiś nadawany komunikat, który my odbieramy, odkodowywujemy. I to, drodzy Państwo, i teraz jest niesamowite, bo ja wejdę, poczuję jedną, jakby, że było jakaś emocja, a wyjdzie druga osoba i poczuje co innego. Według swoich, drodzy Państwo, filtrów, swojego też nastawienia emocjonalnego. To jest niesamowite w ogóle, że bardzo często ja czuję się zraniona, a ktoś mówi, ale Ula, przecież nic się nie wydarzyło, ale ja czuję się zraniona. Bo, drodzy Państwo, mamy swoje sposoby odkodowywania, które jest związane, drodzy Państwo, bardzo często z naszym dzieciństwem i ze zdarzeniami, które zdarzyły się w dzieciństwie. Jeżeli w naszym domu byliśmy karani bardzo i ktoś nam spojrzy w oczy, drodzy Państwo, i chce wczuć się, być dla nas życzliwy, a w naszym domu nas karano, Tadeusz Niewiński pisze w książce pod tytułem Ja, że czemu nie patrzymy w oczy, kiedy mamy lęk patrzenia w oczy. Bo bardzo często we wcześniejszych pokoleniach rodzice chwalili poza oczy, a ganili w oczy. Pamiętaj, jak zrobisz to i to. I wtedy nasz mózg stworzył sobie taki kod. Jak ktoś patrzy mi w oczy, aha, to będzie mnie ganił. I teraz, kiedy stanę tego się świadoma, aha, że w moim domu tak było, odkoduję tą emocję. Ula, pracuj nad tobą. Przecież on wcale nie krzyczy na ciebie. On chce ci tylko po prostu przekazać informację. Ale jeżeli mam zakodowane z domu, to idę kodem, który mam z domu. I moja komunikacja interpersonalna staje się zaburzona, bo to ja się zaczynam tej osoby bać. A jak ja się zaczynam bać, wysyłam lęk. I co do mnie wraca? Lęk. I drodzy Państwo, miałam swego czasu w moich pracach osobę, której, jedną osobę, której zawsze się bałam. I nie potrafiłam zrozumieć czemu. Zawsze to była duża kobieta. I nie potrafiłam zrozumieć, czemu się jej boję. I jak mi ktoś powiedział, Ula, to twoja wina. Że ja mam coś w sobie i odkodowałam to, drodzy Państwo. To jest długa historia, by opowiadać. Dlatego jeśli starczy mi na końcu, to opowiem, bo to jest bardzo osobista. Naprawdę, kiedy odkodowałam tą dużą kobietę, która była dla mnie bardzo dobra, ale w pewnym momencie zaczynam się jej bać. Ja odkodowałam, życie się zmieniło. Znalazłam przyczynę, drodzy Państwo. Znalazłam przyczynę. I teraz, drodzy Państwo, kiedy przyjrzycie się właśnie w swoich właśnie relacjach interpersonalnych, jakie emocje tworzą się, co powstaje, co człowiek nadaje, co my odbieramy. I drodzy Państwo, to jest podpowiedź dla nas, nad czym mamy pracować. Bo my często mówimy, a ta osoba jest złośliwa, to jest złośnik. Ale aha, on ma coś mi powiedzieć. Ula, zapytaj się, co ta osoba chce ci powiedzieć, jaką emocję wysyła i gdzie ją w ciele czuje. Żeby zapytać się siebie, aha, czuję w szyi napięcie, aha, to czego nie mogę wypowiedzieć? I kiedy, drodzy Państwo, spojrzymy na każdą osobę jak na dar osoby, która jest dla nas trenerem rozwoju osobistego. Bardzo ważna informacja, mąż, żona są to najlepsi ci trenerzy dla siebie. Drodzy Państwo, kiedy wprawdzie przyjmiemy, że wasz partner, czy partnerka, czy mąż, czy żona, tak związki, po prostu dwoje ludzi w jednym domu. I kiedy
zaczyna nas mąż drażnić, powiem na swoim przypadku, to pytam się, Ula, co chcę Ci pokazać? Drodzy Państwo, bo mąż jest takim cudownym darem, żeby pokazać mi moje zakopane emocje z dzieciństwa. Co czułam w dzieciństwie? I wtedy, kiedy ja, drodzy Państwo, uświadamiam sobie, tak wracam, mój mąż z pokoju już jest inny. Ja mówię, o, w życiu, ale to działa, bo on mi tylko pokazywał, jak ja się czułam w dzieciństwie. Bo, drodzy Państwo, bo podświadomie wybieramy te emocje z domu, które czuliśmy. I czy one są dobre, czy złe, mózg chce się czuć w strefie komfortu, bezpiecznie tego, co czuliśmy w przeszłości. I kiedy spojrzymy na tego męża, żonę, tak, drodzy Państwo, to jest wielki dar, żeby nie złościć się na niego, że jest niedobry, tylko co mi pokazujesz, co mam z tym zrobić. Tak gdzie w ciele mam tą emocję zakopaną? Bo on przyszedł pomóc odkopać. I właśnie na bazie naszego ciała, gdzie coś nas boli, drodzy Państwo, totalna biologia praktycznie o każdej części ciała mówi nam, jakie tam emocje są zakopane. Zostały zablokowane, niewyrażone. Bo czy nasz świat, drodzy Państwo, nauczył nas wyrażać emocje? Niestety nie. Zabroniono nam się złościć. Mężczyznom zabroniono płakać. A też są ludźmi. Też mają prawo płakać. A przez wieki mamy przekonanie, mężczyźni nie płaczą. I zakopane emocje. Drodzy Państwo, w naszym ciele mówi się, że robi się taki garnek, w którym jest mnóstwo emocji w nas. Jeżeli nie otwieramy tego garnka i nie patrzymy wprawdzie na nasze emocje, co tam się gotuje w nas, to pewnego dnia wybuchnie, drodzy Państwo, albo wybuchniemy na kogoś, albo zalejemy siebie, drodzy Państwo. I zaczynamy chorować. Oczywiście w przenośni zalejemy. Drodzy Państwo, iż szalenie ważną emocją jest złość. Drodzy Państwo, jeżeli nie wyrażamy emocji złość, to co się dzieje? Drodzy Państwo, jeżeli nie ma w naszym życiu emocji wyrażonej prawidłowo złości, jest depresja. Według totalnej biologii medycyny chińskiej, które są bardzo współpracujące, jedna i druga wiedza, że jeżeli człowiek, drodzy Państwo, nie wyraził złości, bardzo często powstaje depresja. Złość jest energią tworzenia. Jeżeli nie ma w nas energii tworzenia, bo zabroniono nam wyrażać złość, nie złość się, nie wolno ci. I teraz, drodzy Państwo, sztuka wyrażać kreatywnie złość. Kreatywnie złość. Że złość, drodzy Państwo, to jest brak czegoś. Brak czego? Potrzeby, pragnienia lub jakieś niezaspokojone popędy, takie ludzkie. I drodzy Państwo, co to są potrzeby, co to są pragnienia? Czym się różnią? Niby, prawda, tak podobne, ale drodzy Państwo, potrzeba to jest coś, bez czego nie możemy żyć. To jest cała hierarchia potrzeb Maslowa. Jeżeli w jakimś obszarze mamy niezaspokojone, czy potrzeby bezpieczeństwa, czy te kwestie tak uznania, czy niezaspokojone potrzeby tak żywieniowe, to powstaje w nas złość. Po to, żeby coś z tym zrobić. Jeżeli ktoś się złości, że nie ma na rachunki, żeby zaspokoić potrzeby, jeżeli się nie zezłości, to nie wyjdzie z domu, żeby zarobić, żeby zaplanować. I teraz chodzi, aha, po prostu brakuje mi na rachunki, załóżmy. To co robię? Planuję i tą złość, która jest we mnie, przekuwam na planowanie i działanie. A w naszym świecie czeka się, aż z nieba spadnie. Niestety, drodzy Państwo, spotykam się z sytuacjami, gdzie osoba, która nie miała na chleb, nie miała osoba starsza i ona czekała, szła niestety, po prostu tylko się modliła. A ja mówię do niej, sama modlitwa to jest za mało, trzeba działać. A ja myślałam, że od modlitwy mi spadnie. Autentycznie. I ona była zdziwiona, że no, trzeba sobie nazbierać drewna, bo z bloku poszła na wieś. I ona myślała, że to jak będzie się modliła, to będzie miała. I się bardzo zdziwiła, słuchajcie. Bo w takim żyjemy, słuchajcie, metaprogramie, że jakby samo miało nam spaść z nieba. Nie, drodzy Państwo, to my. Warto się modlić, bo to też jest potrzebne, ale działać. Świadomie działać. Cel, plan, dyscyplina. Żeby tą złość przekuć na działanie. Brakuje mi czegoś, ustalam cel, plan i włączam dyscyplinę, co mam zrobić, żeby pozbyć się tej złości z siebie. Żeby mieć zaspokojoną potrzebę.
Tak jasne, prawda? Takie oczywiste. Po prostu kreatywnie działamy. Jeżeli zezłościmy się, że brakuje nam uznania w domu. Drodzy Państwo, to jest jedna z najważniejszych potrzeb według też pozytywnej dyscypliny, żeby człowiek czuł się ważny i przynależny do grupy. Ważny i przynależny do rodziny. Jeżeli nie czujemy się ważni i przynależni w domu, w którym jesteśmy, to powstaje w nas złość. I teraz sztuka komunikacji, żeby rozmawiać. Żeby rozmawiać o tym, bo być może w domu byliśmy tak mało ważni i mało przynależni, to mąż nam pokazuje to. I teraz sztuka w tej komunikacji interpersonalnej wyrazić to. Aha, być może nie miałam w domu i porozmawiać z tym mężem, z tą żoną, czy z partnerem, czy z partnerką, żeby mieć odwagę. Bo jak zakopiemy, drodzy Państwo, to pewnego dnia wyjdzie w postaci choroby. I teraz jak spotykam człowieka, który przychodzi do mnie na sesję i ma określone choroby, to jestem w stanie, drodzy Państwo, mu powiedzieć, jakie emocje zblokował przez lata. No i niestety mam w 100% rację. Ten człowiek jest zdziwiony, tak przez tyle lat były zblokowane. I co? Przyszła choroba. Przyszła choroba i cóż można zrobić? Odkopać emocje, zharmonizować ciało, bo tak jak powiedziałam, łączymy i ciało, i ducha. Mówi się tak, że w świecie przyziemnym załatwiamy sprawy przyziemne, to znaczy trzeba wtedy fizycznie podejść do terapii naturalnych, o których już mówiłam, że warto to połączyć. I teraz, drodzy Państwo, w kwestii właśnie takiego świadomego zintegrowania w sobie tych różnych właśnie naszych zakopanych emocji, że przyjrzyjcie się w domu, proszę, żeby zobaczyć, co Wam dolega. Co boli? Jaka część ciała słabnie? I możecie sobie w internecie naprawdę, proszę mi wierzyć, znaleźć opis, jaka to jest emocja. Żeby się przyjrzeć, zharmonizować, są różne techniki uwalniania. I to jest taka bieżąca praca, drodzy Państwo, bo czy ktoś nam powiedział o codziennej higienie emocji? Czy słyszeliście o tym? Żeby codziennie harmonizować nasze emocje i je... Jasne, żeby... Nie, tak, żeby się nie kłaść, dokładnie. Są ludzie, którzy mają tak piękne przekonanie i to robią, mam nadzieję, prawda? Żeby nie kłaść się z niezałatwionymi sprawami. A to chodzi o harmonizację emocji w nas. Czy te emocje, które dzisiaj się pojawiły we mnie, czy ja z nimi zostaję na noc i na następny dzień? Czy świadomie je harmonizuję? Żeby je zharmonizować, to trzeba je zobaczyć, przyznać się i codzienna higiena emocji. Bo jeżeli, drodzy Państwo, nie robimy tego codziennie, to one się nawarstwiają i pewnego dnia ten garnek... Nie kłaść się brudnym spać. Pięknie, dziękuję, że Pani... Nie kłaść się brudnym spać. Dokładnie, pięknie to Pani powiedziała. Tak. Żeby ten garnek był wyczyszczony, a nie tam po prostu dokładamy. Tak. Bo że się położymy, drodzy Państwo, to się kumuluje w naszym ciele i następnego dnia stajemy, coś zaczyna boleć. Drodzy Państwo, sama doświadczyłam, jestem w procesie, też pracuję, kiedy zakopałam emocje, kiedy wstaję i nie mogę się wyprostować. Z dnia na dzień. I na szczęście mam cudowne osoby, do której mogę zadzwonić. Mówię, dzwonię do takiej Krysi, Krysia, ratuj! I ona wtedy prowadzi mnie oddechem i szukamy, gdzie jest zablokowane. Bo łatwiej jest kimś to zrobić. Kiedy już przychodzi taki ból, to po prostu... I tak, jakie emocje zablokowałaś? Aha, już wiem. I drodzy Państwo, po prostu jest zaczarowana różdżka poprzez oddech, ale jest świeża. Jeden dzień. Dlatego od razu działam, że nie czekam, żeby po prostu, bo standardowo poszłabym do lekarza, żeby mi dał zastrzyk, tak żebym się mogła wyprostować, bo to aż tak było. Niestety zdarzyło mi się to chyba ze 2 czy 3 razy w życiu i zostałam uratowana, ale wiem, jak silnie działają emocje niewypowiedziane. Nie wypowiedziałam, ciało tak przyjęło. Fizjologię, jasne. Jasne, dokładnie tak. To są właśnie konkretne materie, bo emocja się zablokowała, nie wyraziłam swojej mocy, brudne zostało i musi po prostu wyjść na światło dzienne. I drodzy Państwo, jeżeli nasze emocje nie doświadczają światła dziennego, wchodzą w podświadomość i manifestują się w ciele poprzez choroby.
I teraz, drodzy Państwo, tu kwestia właśnie tej komunikacji interpersonalnej, żeby mieć świadomość tej komunikacji, że człowiek jest dla nas darem, po to, żebyśmy harmonizowali swoje emocje, a nie obrażali się i złościli, bo niestety w naszym świecie żyjemy w świecie, gdzie bardzo dużo ludzi się obraża. I według analizy transakcyjnej to znaczy, że mamy dużo aktywnego dziecka. Nie wiem, czy słyszeliście, drodzy Państwo, że ludzie, którzy się obrażają, mają nie i nie i są osoby lat 80 czy 50 i się obrażam i nie będę się do końca życia odzywać. Czy to jest zły człowiek? Nie. Ma nieświadome dziecko w sobie, że dziecko się obraziło. I teraz dopiero w prawdzie zobaczyć, aha, jestem dzieckiem w tym etapie, aha, i mam coś z tym zrobić. Żeby mieć dobre relacje interpersonalne, drodzy Państwo. Dalej, drodzy Państwo, emocje pomagają nam w ustalaniu reguł życia społecznego. Kiedy mamy świadomość, drodzy Państwo, właśnie, że są różne emocje i muszą być, będę mówiła jeszcze, bo jest tyle różnych podejść do emocji, dlatego będę jeszcze o tym mówiła, że emocje pomagają właśnie ustalić reguły życia społecznego. Że jeżeli czegoś się boimy, prawda, to możemy ustalać, że na przykład jak ktoś boi się lecieć samolotem, prawda, to są różne zasady właśnie, tak tłumaczyłam i powiem Wam, drodzy Państwo, osoba, która zajmuje się silnikami od lotnictwa. Jeździ po świecie, ma jako jedna z niewielu ma certyfikat, żeby stemplować, że samolot może polecieć. Jak ona mi wytłumaczyła, jak mam się poradzić z tym lękiem, jak zbudowane są silniki, jakie jest prawdopodobieństwo, i powiem Wam, drodzy Państwo, naprawdę mnie to przekonało, tylko że tak dowiedziałam się, jak już wróciłam na tej zasadzie i pojechałam autokarem, bo się bałam lecieć samolotem. Jak ona mi to wytłumaczyła, faktycznie, no jakby ma rację, że są określone zasady na tej zasadzie i wtedy, kiedy jest to wytłumaczone, bo jeżeli wejdę w lęk i z tego nie przepracuję, żeby poznać tak właśnie tak tą regułę, aha, samolot, latanie, jakby jest lęk i co z tym lękiem można jakby wytłumaczyć go racjonalnie. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.